Cześć, witamy Was w filmie, w którym chcemy przedstawić Wam serię wędzisk X. Zabraliśmy ze sobą wszystkie dostępne modele, wszystkie dostępne krzywe ugięcia i wraz z Jankiem chcemy oddać kilka rzutów. A dlaczego jest nas dwóch? A to dlatego, że Karol jest nieco większy, czyli ma inne możliwości. On będzie rzucał kijami takimi 3,5, 3,60, 3,90, ja tymi lżejszymi, czyli 3LB. Będziemy rzucać też różnymi metodami. Ja rzucam rzutem bocznym, Karol rzutem z nad głowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o odległość. Sprawdzimy to wszystko dla Was. Zaczynajmy. Zaczniemy od kija 12 stóp, 3,5 LB. Rzuty będziemy oddawać gotowym zestawem, czyli ciężarkiem 150 gram wraz z przyponem oraz kulką. To pokaże nam, na jakiej odległości jesteśmy w stanie efektywnie łowić. Pierwszym z testowanych kijów, czyli 12 stóp 3,5 LB, udało się bez problemu rzucić na odległość ponad 150 metrów. Oczywiście jest to kwestia wprawy i odpowiedniej techniki. Teraz zobaczymy, na co stać najmocniejszy kij z serii, czyli 13 stóp 3,5 LB. Jest to naprawdę maszyna do dalekich rzutów. Zobaczcie sami. Najmocniejszy kij z serii X jest naprawdę już ciężko naładować. Trzeba włożyć w to naprawdę bardzo dużo siły. Nasza odległość, jaką udało nam się uzyskać, to 170 metrów. Jest to odległość odmierzona z kijków, także jest to 100% wynik. Ja do testu wybrałem sobie kije nieco bardziej miękkie, czyli o krzywej ugięcia 3 i 3,25, ze względu na to, że przy mojej technice łatwiej taki miękki kij naładować. I mimo, że nie mam takiej predyspozycji jak kolega, który rzucał tymi wędkami sztywniejszymi, też jestem w stanie rzucić na odległość 120-130 metrów pełnym zestawem. Na pierwszy ogień wezmę sobie tego 3,25, 3,60, ciężarek 116 gram, pełny zestaw i zobaczymy, jak daleko jestem w stanie tym rzucić. No nie udało mi się tak daleko rzucić, jak rzucał Karol tym kijem, no ale tak się spodziewałem. Ale rzuciłem prawie 130 metrów przy takich niesprzyjających warunkach i uważam, że to doskonały wynik jak na taki kij i na moją technikę rzutu, nie jestem aż tak szybki. Drugi kij, który wybrałem do rzutu, to była 12 3 LB. Kij bardzo uniwersalny, można nim dosyć daleko rzucić i mieć przyjemność z holu. Uważam, że to naprawdę bardzo uniwersalny kij. Okazuje się, że takim kijem, który ma nie najwyższe parametry, czyli 12 3LB, jestem w stanie rzucić 120, nawet 125 metrów udało mi się rzucić. Czyli uważam, że jak na ten kij dzisiejsze warunki, to dobry wynik. Niemniej jednak Karol, który rzucał po mnie, potrafił tym kijem rzucić 140 metrów. Czyli można? Można.
Seria X to nie tylko wędki o długości 3,60 oraz 3,90, ale również i dziesiątki. Wędki raczej dedykowane do wywózki. Mimo wszystko sprawdzimy możliwości rzutowe wędki o długości 10 stóp i krzywej ugięcia 3,5 lb. Wyniki naprawdę nas zaskoczyły. Wędką 10-stopową o krzywej ugięcia 3,5 lb udało nam się osiągnąć dystans 120 metrów mimo przelotki startowej 40 mm. Oddaliśmy bardzo dużo siłowych rzutów. Wędki wyginały się do granic możliwości i nie udało nam się tak naprawdę ani jednej z nich złamać. Janek już na koniec wpadł na absurdalny pomysł. Tak, założyłem rakietę. Załadowałem i okazuje się, że tym kijem 3,25 można rzucić również 120 metrów taką ciężką rakietą. Oczywiście nie polecam tego, bo tego mamy specjalistyczną wędkę Dotspot, która uzupełnia całą serię wędek X. Nowa seria wędzisk X charakteryzuje się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Wędziska są elegancko wykończone w minimalistycznym stylu, uzbrojone są w przelotki minima, charakteryzują się dzielonym uchwytem, który na dole wyposażony jest w japońską matę shrink, a dolnik wędki zabezpieczony jest stylowym kapslem w kształcie stożka.